Dziś pomyślałam, że porozmawiamy na temat czasowników modalnych w języku niemieckim. Mimo, że tutaj nagrywam filmy na temat biologii i chemii, no to postanowiłam po prostu dzielić się taką wiedzą, jaką mam, żeby ewentualnie komuś pomóc. Jako, że sama też uczę się niemieckiego, ponieważ nie jest to mój jakby pierwszy język poza polskim i angielskim, no to jestem na takim jakby poziomie podstawowym, więc pokażę to, co jestem w stanie wytłumaczyć, bo na przykład to umiem. I zaczniemy po prostu od tego, jak te czasowniki się odmienia. Tutaj oczywiście napisałam liczbę pojedynczą liczbę mnogą, czyli iś, ja, ty, on, ona, ono, a tutaj my, wy, oni. I to, co jest bardzo ważne, to te czasowniki odmienia się mniej więcej tak samo jak zwykle, zwykłe czasowniki, oprócz tego, że osoba pierwsza i osoba trzecia wyglądają tak samo. I zaraz pokażę, na czym polega ta różnica w normalnych czasownikach, które nie są tak zwane modalne. A tak to te są takie same ogólnie, jeżeli chodzi o modalne. Pierwsza i trzecia. Zaczniemy od sollen. Sollen to znaczy powinno się coś robić i tak dalej. Na przykład powinieneś zadzwonić, powinieneś przeprosić i tak dalej. No to tradycyjnie ich soll, du sollst. I trzecia osoba tak samo, czyli soll. Wir sollen, ihr sollt. Sie sollen. Następnie mamy mögen, czyli lubić, że tak powiem. I takie o się czyta jako mögen. No to tutaj mamy ich mag, na przykład ich mag czekoladę, no to, że lubię czekoladę. Du magst. Zawsze ta druga osoba ma tą końcówkę st, jak widać. Pierwsze i trzecie są tak samo. Potem zawsze te kolejne mają, my mamy końcówka en, potem wy końcówka t i ta oni też en, więc jakby można powiedzieć, że te osoby też są tak samo. Wir mögen, ihr mögt, sie mögen. I tutaj chodzi o sie z dużej litery. Więc no taki schemat, który się powtarza, który widać, to, że st, końcówka jest zawsze przy du, ale to nie tylko w modalnych czasownikach, to po prostu w czasownikach ogólnie. No i że te, końcówka t mamy przy ia, a końcówka en jest przy my i oni. I jak napiszę wszystkie pozostałe czasowniki, to zauważycie taki schemat. Następnie możemy wziąć czasownik, który jest myślę. To jest też podobne, ale myślę oznacza chcieć. Chcę coś zrobić. Nie wiem, na przykład ich möchte ins Bett gehen, czy coś, że chcę iść do łóżka. Ich möchte schlafen gehen. I to jest tak. Ich möchte. Du möchtest. Końcówka st. I tutaj trzecia osoba, tak samo jak pierwsza. Potem wir müssen, ihr müsstet, sie müssten. Czyli jak widać, schemat jest taki sam. Te końcówki się dalej powtarzają. Pierwsza, trzecia osoba, tak samo. Końcówka st, en, en, końcówka t. Następnie możemy wziąć sobie können. Czyli umieć. Na przykład ich kann schwimmen. Umiem pływać. I to będzie ich kann. Tutaj widać zresztą taką powtarzalność. Mögen to jest ich mag. Können, ich kann. Du kannst. Trzeba pamiętać o tych końcówkach. I er kann. Dalej. Wir können. Ihr könnt. Sie können, więc znowu to samo. Najczęściej tutaj w tej liczbie pojedynczej mamy zamianę tego umlautu na jakieś a tutaj już jak widać dalej wszędzie jest to o z kreską. Potem możemy wziąć müssen, czyli tak jak po polsku w sumie musieć, müssen. Ich muss lernen, albo ich muss mehr lernen, muszę się więcej uczyć. Ja też się tego jeszcze uczę, w sensie
Mój akcent nie jest idealny, no ale próbuję. Ich muss, bo teraz trzeba pamiętać, żeby nie mówić tego mys, tylko mus, ponieważ to jest müssen, a to jest ich muss, du musst, muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Więc trzeba zwracać uwagę na to, bo możemy powiedzieć must, a możemy powiedzieć müsst. Wtedy będzie inna zupełnie osoba, jak widać. Następnie możemy wziąć wollen. To brzmi trochę jak po polsku, jak wolę, ale tutaj w sumie chodzi o to, że nie, że wolę, tylko że też takie chcę. I to będzie tak, ich will, jak po angielsku will, tylko ich will, du willst, will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Więc znowu ten sam schemat. Więc w sumie to są wszystkie czasowniki tak zwane modalne, czyli takie, których najczęściej używamy właśnie powinno się, musieć i tak dalej. A nie, jeszcze jeden został. Dobra, jeszcze został nam dürfen, czyli jakby mieć pozwolenie, że możesz to robić, bo na przykład jesteś pełnoletni i tak dalej. Tu sobie dopiszmy. Dürfen to jest mieć pozwolenie jakby. Czyli móc coś robić, ale nie w takim sensie, że umieć albo móc w takim sensie, że jest się właśnie zdolnym fizycznie, tylko mieć takie jakby pozwolenie psychiczne, można by tak powiedzieć. To jest będzie ich darf, du darfst, sie jest tak samo, czyli darf, potem wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Więc to jest taka najważniejsza różnica między zwykłymi czasownikami a modalnymi, to jest to, że po prostu pierwsza i trzecia osoba są takie same. A teraz możemy zrobić szybko odmianę jakiegoś zwykłego czasownika, na przykład wohnen, czyli mieszkać. W tym momencie będzie ich wohne, du wohnst, sie es wohnt. Więc tutaj widać tą różnicę, że już pierwsza i trzecia osoba nie są równe, bo wtedy normalnie, jeżeli mamy odmianę czasowników niemodalnych, w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy końcówkę T. Na przykład ich komme, du kommst, czyli przychodzę, jak kam, kommt. No więc na tym polega ta najważniejsza różnica, że pierwsza i trzecia osoba w czasownikach modalnych jest taka sama, a no i to są takie podstawowe czasowniki.